Siemano, jestem Sawity z Rostowa, dzisiaj wybieramy się na ranking magiem. Jedynym chyba magiem, którym teraz obecnie da się grać. Sytuacja w obecnej mecie jest dla maga fatalna. Jest to deck, który obecnie ma najniższy overall win rate, jeśli chodzi o takie globalne statystyki, a to co wam dzisiaj pokazuję, to jest desperacka próba wyciśnięcia jakiegokolwiek maga, który jest w stanie jakkolwiek działać. Jest to Naga Mage, słuchajcie. Doszły w minisecie dwie karty, które no, popchnęły maga albo w stronę elementalowej synergii z Elemental Companion i Mantle Shaperem, albo właśnie w stronę Nag, bo Mantle Shaper jest także Nagą, o czym łatwo jest zapomnieć. Elemental Companion co prawda Nagą nie jest, ale jest spelem, który obniża koszt, który pozwala nam przyzwać postać, która na przykład może nam obniżyć koszt speli, a ich mamy tutaj dużo. Mamy tu dużo też tak, mamy dużo tuż tanich speli, nawet mamy jeszcze najtańsze spele, jakie się da, czyli ten nasz olejek. Ja strasznie żałuję, że ta jedynka nie jest jeszcze Nagą, bo to by była piękna synergia. Ale tak prezentuje się ten deck, jest to oczywiście tempo deck, jest to deck dosyć szybki, jest to deck, który no raczej próbuje szybko skończyć grę, bo w obecnej, tak jak wspominałem, mecie jest bardzo, bardzo trudno konkurować z tym, z czym konkurować musimy, czyli z warriorami, z ogromnym pancerzem i dzikimi kombami za stolorem, z paladynami, który paladyn obecnie ma chyba 60% win rate, nawet nie konkretny jego deck, tylko jakby w ogóle paladyn jako klasa. Mag ma 42 czy coś takiego. Oczywiście mag nie jest jedyną klasą, która jest bardzo... słaba ta ręka. Te dwójkę bym zatrzymał, ale spelu nie rzucimy, więc może to, żeby obniżyć, ale to się fatalnie wpisuje. Chyba będziemy próbowali taki hard mulligan znaleźć jakąś odpowiedzi na te jego postaci 2-1 z boską tarczą i tak dalej. O! Vicious Slither Spear albo Miracle Salesman są idealną odpowiedzią. Mamy tu także oczywiście Aszarkę, no bo dużo zaklęć. Co ja chciałbym zrobić? To jest lepsze, bo to lepiej odpowiada na tego postaci z dwoma ataku, zdecydowanie. Wracając do ogólnego winrate'u, mag jest bardzo nisko, oczywiście nie jest jedyną klasą, która jest bardzo nisko, bo jeszcze niedawno mag był dosyć wysoko z chociażby Sith Mage'em, ale teraz Sith Mage no, nie dostał żadnego supportu, a wręcz ostatnio dostał nerfy, mnóstwo innych klas dostało support do już i tak dobrych istniejących deków, więc tak, no jest tak sobie. Ale chyba bez Arcane Bolta, ja bym po prostu tu pingował, bo chociaż obecność na stole... To jest fajna obecność na stole, więc ja bym chyba pingnął, tym bardziej, że w przyszłej turze i tak mam co robić, co nie? Bo, że się przepraszam, w tym bardziej, że w przyszłej turze i tak nie mam co robić. Demon Hunter także od już, nie wiem, bardzo dawna, od kilku, że tak powiem, zmian, nerfów, a także dodatków czy minisetu. Ma bardzo, bardzo niski winrate, więc mag absolutnie nie jest tutaj w najgorszej sytuacji, ale w dobrej także nie jest. Zacznijmy sobie od odkrycia, bo może znajdziemy coś... Coś fajnego. Weźmiemy sobie to. Szkoda, że to jest do mojej ręki, no ale i tak, coś muszę w czwartej turze zrobić, więc to będzie tak. No bo nie będę chyba mroził, będę sobie robił... Będę sobie robił tradzik tu, tutaj. No i w przyszłej turze będziemy patrzeć na już naciągniętą Aszarkę, ale będziemy mogli zagrać oczywiście dopiero w kolejnej. Dlatego chciałem te trianty, żeby cokolwiek w tej czwartej rzucić. W piątej będzie Aszara, potem będzie Kolosal i zobaczymy, co z tego będzie. Kolosal jest jednym ze sposobów takiego super, ultra nabrania tempa, biorąc pod uwagę, że i tak mamy mocny early game, więc ta Aszara czasami jest naszym sposobem powrotu na stół, a czasami jeszcze dołożenie, powiedzmy, tej ofensywy do przeciwnika. No na pewno gram tych dwóch. Pytanie, czy ja chciałbym zamrozić to, albo czy cokolwiek chciałem z tym zrobić. Chyba nie, więc możemy sobie, wydaje mi się, że przetradować ten olejek, bo może coś fajnego dostaniemy. Ale i tak zagrywam, myślę, że te wszystkie postaci, bo to będzie trudniejsze dla paladyna, żeby sobie z tymi wszystkimi postaciami poradzić. Oczywiście trudniejsze, ale i tak paladyn ma bardzo, bardzo mocny support do... No nie chcę tak tego mówić, strasznie, tak wiecie, czarno-biało, no ale paladyn ma wszystko, my nie mamy nic, można powiedzieć. Paladyn ma i świetny board control postaciami, i bardzo dobry late game, i jeszcze może sobie wykupywać skarby, i jeszcze do tego ma świetne opcje na clearowanie stołu z tym swoim tam chyba 7 czy 6 teraz many, zadaj 3 obrażenia i tym przyzwaniem tych stronników, czy z, no generalnie w paladynie nie ma na co narzekać. To jest dosyć prosta tura, bo tu gramy po prostu Aszarę. Myślę, że podwójny trade i tyle. Będziemy oczywiście Kolosala, nie za bardzo coś innego tutaj nam jest w stanie zadziałać, więc tutaj będzie jeden tradzik, to będzie drugi. Możemy zabić to 2-3, ale to nie do końca chyba ma sens, więc zrobimy to w ten sposób. No w przyszłej duże Kolosal i zobaczymy, co się w tym Kolosalu będzie chowało.
Tak jak wspominałem i od tego zaczynam, bo chciałem także dojść do tej konkluzji, że mi jest strasznie, strasznie trudno obecnie wymyślić takiego maga, który by jakkolwiek działał. Tak jak mówię, no wszystkie te pomysły, które miałem, a przeszedłem przez naprawdę dużo, w sensie to, że pokazywałem dzisiaj Nega Mage'a, to jest naprawdę już powiedzmy szczyt mojej kreatywności, bo Sith Mage no po prostu nie działa, plus ja nie lubię po prostu tego typu deków, które wiecie, kończą przeciwnika w jednej turze. To jest takie dosyć mało interaktywne, nie podoba mi się granie zarówno przeciwko takim dekom, jak i granie samemu. Może w przyszłości kiedyś sobie oczywiście tym zagram, ale na razie jakoś nie mam ochoty. Druga rzecz jest... czemu mistake? Aha, bo to 1-1 mógł sklirować. No, trudno. Dobra, no my oczywiście kolosala i będziemy mogli tutaj... No, to jest dobry, słaby... No, nie najgorszy. Na pewno go gramy oczywiście i szukamy jakichś fajnych... może amalgamów. Tak mi się wydaje. No, raczej amalgam. Tutaj pewnie... Może to, bo to jest w sumie największe statystyki. No i amalgamek, bo to zawsze miło, prawda? I do tego, co dołożymy, bo możemy zagrać... Nie możemy sobie przyzwać tego naszego mantla, ale możemy zrobić... czy ja chcę zamrozić to 4-4? Chciałbym albo sobie zamrozić, albo się go pozbyć. Niestety to... chyba nie będzie takie łatwe. Możemy sterylować tę szarkę, ale to nie jest jakieś super. Może znajdziemy tu jakiś tani spell, znaczy już nie znajdziemy czegoś, co mogę zagrać, ale o, to jest dobra. To jest bardzo dobra karta, swoją drogą też bardzo zauważyłem, jak ją zagrać w tym deku, tak po prostu. I co? I to leci jakoś tak, to leci ten Tradable Oil i tutaj tradzik na ten 3-3. Ten Tradable Oil my absolutnie gramy tylko po to, ponieważ to jest potencjalny card draw, albo po prostu tani spell za 0. Mag, mimo tego, że jest, no, jakby nie patrzeć, głównym powinien być biorcą wszelkiego typu speli, to ma dosyć mało speli o małym koszcie i nie ma także dużo perspektyw na obniżanie kosztu speli. Już Water o wiele lepiej się w tym znajduje. Swoją drogą też warto wspomnieć właśnie, że mag ma bardzo dużo, tak jak mówiłem, pomysłów na siebie. Nawet powiedziałbym, że za dużo. W sensie, bo można grać mech maga, do którego mamy na przykład support kolosalowy i kilka kart co najmniej klasowych. Tylko że tych mechów jest niestety trochę za mało, żeby je grać. Można grać elementale, tylko że elementale niestety trzeba lecieć full elementale, żeby one działały, żeby ta cała synergia, wiecie, że zagraliście za elementala w poprzedniej turze, była w każdej turze aktywowana. Można grać Sith Mage'a, który obecnie nie za bardzo działa. Czekajcie, teraz muszę jakąś turę zagrać, a nie gadać. Ja tego nie gram, bo to zostało też swoją drogą znerfione. To też inna sprawa, że mag dostał sporo nerfów, na co absolutnie nie narzekam, bo ta karta, jak i Sith, bardzo dobrze to zostało znerfione. Ale teraz, no, biorąc pod uwagę, ile mam speli w ręce, to może to. Spróbujmy z tym. I tutaj będziemy jakoś próbowali... strasznie dużo opcji jest. Jak tego 6-3 się pozbędę? To jest pierwsze pytanko. Możemy spróbować z tym, ale ten amalgam, no to jest zbyt dobry, chyba żeby po prostu pominąć sobie tę kartę, więc zagrajmy sobie tego amalgama. Może on będzie odpowiedzią, może dostanie na przykład Rush i Wind Fury i... nie dostał. Możemy pingnąć, możemy... No ten trade mi się strasznie mało podoba. Chyba ten ping już bardziej. Możemy to zamrozić, jak nam tam bardzo zależy na tym, ale no w sumie to wtedy też pakujemy sporo obrażeń w twarz. I lepiej gramy wokół board clearu. No trochę tak, dobra, zamroźmy i zaatakujmy wszystkim w twarz. Dzięki temu też nasz mantel będzie lepiej. Więc wracając do mojego wywodu i narzekania na to, w jakiej fatalnej sytuacji jest mag, mamy bardzo dużo pomysłów, ale żadnego takiego do końca ciągniętego. W sensie jest z jednej strony Excavate Mage, no ale biorąc pod uwagę, co Excavate Mage może zrobić, a inne klasy, które mają Excavate'a, no to tak trochę średnio to wygląda. Można łączyć Excavate z sekretami, to jest chyba drugi po Sith obecnie jedyny możliwy deck do grania magiem. Próbowałem tym deckiem się spierać, w sensie takim właśnie połączenie Excavate'a i sekretów. No jednak po prostu power level tych kart jest o wiele poniżej tego, co wiecie, co może Druid, czy Paladin, czy... jeszcze Warrior zrobić, co nie? Warrior z branem obecnie może robić po prostu kosmos, w sensie musimy, jakby jeśli chcemy grać taki w miarę kontrolny deck, no to musimy się nastawiać na to, że 4 Astalory będą w nas waliły w sumie 1000 obrażeń, co nie? To jest dosyć ciężkie. Tak samo ciężkim jest granie Sith, ponieważ często nie mamy czasu na to, plus Sith przeciwko Warriorowi, czasami Warrior ma tyle tego... Wow, wygraliśmy. Tyle tych obrażeń, że ojejku, można się za głowę złapać. Śmiesznym też jest to, że z jednej strony właśnie mamy maga, który ma
dwa średnio beznadziejne w zasadzie archetypy. Trochę trudno powiedzieć, że to są archetypy, którymi można grać magiem, czyli Sieve plus te, plus no to taki Secret Excavate. A z drugiej strony jest Druid, który ma trzy świetne archetypy, bo zarówno Triant Druid, jak i ten oparty na smokach, jak i także ten pod... nie wiem trochę, jak nazwać tego ostatniego. Spotkałem się ze sformułowaniem Infinity Druid, ale albo ten, nie wiem, Titan Druid, ten taki, który, no ten taki kontrolny bardzo, który, wiecie, rzuca tą swoją Eonarę 15 razy w jednej turze i no i my na to patrzymy, tylko sobie tak po prostu powoli, smutno płacząc gdzieś z tyłu. I może ten mantel z tym Arcane Boltem będzie tutaj działał? Może będzie działał. Też jest Paladin swoją drogą. Paladin też ma co najmniej kilka pomysłów na siebie, bo można iść właśnie bardziej w Excavate'a, można iść bardziej w te... oj, jak to się nazywa? Te erfeny, ziemianki, nie, też to tak się nie nazywa. No wiecie, o co mi chodzi, o te postaci. Piękna pierwsza tura. Te ziemiane, przyzwane golemy, czy coś takiego, można iść w piór paladyna nadal i wszystkie te deki łączy to, że mają bardzo mocny early game, bardzo mocny mid game, w late game też mają świetne opcje, więc jakby jest co robić. I jeszcze dostają, wiecie, kolejne takie karty, na przykład tutaj właśnie mamy kartę 2 many 4-4, no nie za fajnie. Ja wiem, że ja zagrałem w sumie 1 many 3-3, jeśli bym chciał teraz to zboostować, ale no ale to jest nadal trochę mało. Czy ja gram to? Możemy wykonywać tego 3-4, on fajnie to odpowiada na ten stół. Nie jest to super. Ten deck obecnie, którym gramy, jest, ma też ten problem, że nie ma jakiś, znaczy, no ten win condition, który mamy, czyli takie po prostu outtempowanie przeciwnika, to jakby to działa, ale żeby to był naprawdę mocny taki deck, który byłby takim aggro deckiem, przydałby się tu jeszcze mocniejszy early game, bo nasz early game, no tutaj akurat w dwóch grach fajnie, że trafiliśmy tę postać 1-3 i mamy jeszcze postać tę 1-2, many 2-2, ale to są cztery tylko te postaci, które mamy i poza tym to może po prostu nie być wystarczające na aggro deck. Wow, jeszcze zapomniałem, że one mają szarże. To jest fajne, że to one mają szarże, mocne karty klasowe, które dostali przeciwnicy. Co mogę tutaj zrobić? Ja mogę tutaj... Możemy zagrać tak i coś spróbować sklirować. Ale dwa razy ten Arcane... to mi się mało podoba, ten dwa razy ten Arcane Bot. Ale z drugiej strony będziemy potem ten Mantle Shapera zagrać w następnej turze, co nie? To jest całkiem fajne. Możemy zrobić te... O, aż mi to boli. Dobra, nie patrzcie, to jest... Ała. No dwie karty, wiecie, za drop za jeden, to dosyć boli. No ale jesteśmy tempo deckiem i spróbujemy tutaj jakoś mojego przeciwnika, tak w cudzysłowie powiem, przydusić, jeśli chodzi o tempo. To jest w zasadzie to ten deck próbuje cały czas robić. Bardzo też te synergie nagowe, powiedzmy, mają ten problem, że one muszą się dziać, kiedy coś jest w naszej ręce, co nie? To nie jest aż takie... gdyby to było po prostu, że ten Mantle Shaper to jest kosztuje jeden mniej za każde zaklęcie, które po prostu rzuciliśmy i wtedy to top deckujemy, no to spoko. One, fajnie jest go zatrzymać w otwierającej łapce, ale potem jako top deck, no to 5 many, 5-5, no to jest bardzo słabe, powiedziałbym. Dobra, co my tu robimy? Robimy chyba tak. Ojej, te raidy też są fatalne. No ale cóż my możemy zrobić? Zagramy sobie tego kolegę, aby sobie jakieś tam spele zduplikować. To nie jest dobry trade, ale go weźmiemy, aby tego Mantle Shapera chronić chyba po to? Nie wiem, no... To nie jest dobry trade, który wzięliśmy, ale tak jak mówię, żeby chronić to moje 5-5, chociaż tak spróbujemy. Więc ja absolutnie nie narzekam na to, w jakiejś sytuacji jest mag tylko, ponieważ to jest, tak jak mówię, dotyczy także Demon Huntera. Chyba sam Hunter też nie jest w najlepszym położeniu i to też już od jakiegoś czasu, ale z drugiej strony Hunter on jakiś czas temu także był na topie, jakby nie patrzeć. I mag też jeszcze niedawno był jak najbardziej na topie właśnie z tym Sieve Mage'em. Ojej. Okej. Okay. Shroom Scavate też bardzo dobra karta. To jest też ten główny problem, dlaczego mimo tego, że mag w sumie nie dostał ostatnio jakichś dodatkowych nerfów, to strasznie, strasznie spadł, no bo po prostu inne klasy dostały mnóstwo mocnego, wręcz potężnego supportu. No dobra, tutaj mamy fajny prosty ping i chyba mrożonko, ale to bym zagrał chyba tak. 2-2 i 5, no właśnie nawet nie wiem, czy to... Pytanie w ogóle, czy chcemy to... No chcemy tego kolesia zagrać, żeby nam zrobił przyjemnie jeszcze może dodatkowy spell,
ale to mrożonko sobie otworzymy chyba na kolejną turę, bo, no, no bo potrzebujemy jakoś wrócić do tej gry. Nie wiem, czy w ogóle powinniśmy to dalej grać. Wydaje mi się, że ta gra już wygląda na dosyć przegraną. My nie za bardzo mamy jakiś taki top deck, który mógłby nas uratować tutaj. Ten deck nie ma dużo card draw'u. Mamy trochę Discoveru, trochę takiego pseudo, powiedzmy, card draw'u, no bo ten Dryscale, no, z jednej strony no, nie jest card draw'em, ale z drugiej strony dobiera nam w cudzysłowie dwie karty, więc to jest taki ciekawe podejście. To jest też karta, którą ja przez jakiś czas zastanawiałem się, czy jakoś jej nie zamienić na coś innego, bo 2 many 2-2 to jest po prostu to, co boli. Gdyby to było 2 many 2-3, to by była super karta, ale 2 many 2-2 po prostu boli i to się fatalnie deriduje. Wiecie, to jest karta, która się deriduje na przykład na takiego Troga albo na Sanguine Soldier. No, biorąc pod uwagę po prostu, jaki mamy power level dropów obecnie, to wiecie, mamy 1 many 2-2 tego Salesmana, który jest bardzo mocną kartą, a na drugiej mamy 2 many 2-2 takie coś, które no zrobi nam, ale dopiero potem, że tak powiem, przyjemność. Więc o, ale u nas wybitnie szybko zrobi nam przyjemność, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Zagrajmy, dobierzmy, zobaczmy, co tam mamy. Dwie karty. To okej, jest fajnie. Chcielibyśmy na pewno mrozić w tej turze i potem chcielibyśmy chyba amalgama, tak mi się wydaje, żeby zobaczyć może coś na przyszłą turę i mieć także coś na stole. Chyba ten Murkwater Scribe, po to, żeby sobie dobrać szybciej karty. Tutaj robimy mrożonko. To jest jedna karta, którą faktycznie mam dostać i ona jest okej. Okay. Ona jest dobrą kartą. Z tym, że ona też no, pasuje do, no, powiedzmy, nie wszystkich deków. W sensie do tempo deków jest idealna. Nie wiem, czy do kontrolnego deku będzie ona pasować. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo tego kontrolnego maga, mimo że ja bardzo, bardzo próbowałem, to po prostu ten kontrolny mag nie ma najmniejszych, żadnych jakichkolwiek szans, czy to z druidem, czy to z warriorem. To są dwie klasy, które najczęściej teraz oglądamy, plus jeszcze z paladynem. Z paladynem pewnie to zależy, ale też, no, biorąc pod uwagę, co paladyn potrafi robić, to, to jest no, ciężko. Chyba tu musimy odkryć coś, co nas uratuje w tej turze. Jakiś blizzard byłby dobry, ale nie mamy na to many. Cold Case chyba w takim razie. Cold Case i mrożonko ponowne. Tylko tutaj sobie to pacniemy. Więc Cold Case, mrożenie tutaj i będziemy się, tak powiem, desperacko tak trzymać po prostu tego naszego życia. Nie jest łatwo. Niemniej jednak, tutaj wracając do tego, czym my faktycznie gramy, bo powiedziałem sporo o różnych innych dekach, różnych innych podejściach do maga. Ten Naga Mage jest, mi się o tyle podoba, że jest, no, zdecydowanie oryginalnym dekiem. Ja nie widziałem żadnego innego Naga Mage'a, odkąd znerfili oczywiście tą główną kartę, która w tym deku była, no, kiedyś bardzo mocna, bo była chyba za 4 many. Widzieliśmy to w tym Discoverze w poprzednim meczu, czyli teraz obecnie 5 many 2-5, która po tym, jak zagramy, oj, nie pamiętam, czy Naga, czy Spell jest na początku, chyba Naga. I po tym, jak zagramy Nagę, to odświeża nam dwa kryształy many i możemy zagrać Spell. I jak zagramy Spell, to znowu nam odświeża dwa kryształy many i się, że tak powiem, zamienia tak okresowo. Z okresem 1. Wydaje mi się, że to jest koniec. Nie wiem, czy jest sens po prostu ciągnąć dalej, chociaż no... Chociaż tu mamy jakąś szansę. Może coś możemy tutaj znaleźć. Nie. Może tutaj? Ale też nie wiem, czy mamy cokolwiek w deku. Okej, okay, to jest coś, co może nam jak najbardziej pomóc. a więc spróbujmy. Co musimy zamrozić? No musimy się zamrozić środek chyba tego stołu, co nie? Tutaj nie widzę innej opcji. Ale też musimy zabić to, żeby on nie dobierał kart, bo i tak jesteśmy bardzo, bardzo w tyle. Więc zróbmy tak. Pacnijmy. No chyba tutaj, mając nadzieję, że to pójdzie w jakieś gdzieś tu. Super. Dobra, i prosimy teraz tego kolegę, tego biguna. I nadal nie wiem do końca, jak mamy jeszcze wygrać ten mecz. Jeszcze tego nie wymyśliłem, ale jestem w trakcie, spokojnie. I może coś cudownego dostaniemy z Infinitize Magnitude w przyszłej turze. Ale to jest chyba tylko przedłużanie agonii. Już jestem bardzo blisko kliknięcia tego Concedu, ale jeszcze chciałbym zobaczyć, bo może w jakiś sposób możemy wrócić na to, ponieważ mamy tę kartę, co nie? Ta karta daje nam tutaj jakieś możliwości, też to jest dobry sposób na aktywowanie tych wszystkich nagowych synergii, które aktywują się, jeśli będąc w naszej ręce, to... Okej, okay, to mamy spell. Ja nie wiem, czy... nie, chyba tutaj nie znajdziemy już szczęścia w tym meczu. Może być nawet Lidl, jeśli ma odpowiednią kartę. Okej, okay, nie ma. Infinitize Magnitude w poddanie. To będzie prawdopodobnie plan na tę turę. Zobaczmy, co dostaliśmy. Nie zagraliśmy chyba wystarczająco tych Vertexów, bo zagraliśmy na pewno Frost Spell.
I chyba na tym koniec. Void Scripture? Może tutaj znajdziemy coś? Okej. Okay. To może być nasz początek naszego magicznego comebacku. Raczej nie, ale spróbujemy. Tu jeszcze się zmieści ta pani. Mogliśmy ją wcześniej wcisnąć tak naprawdę, ale... ale no, chciałem możliwie dużo mieć many ewentualnie na jakiś tutaj magiczny comeback. Okej, okay. No i wróciliśmy do tej gry. No nie do końca, nie użyłbym słowa, że wróciliśmy. Star Power to jest też właśnie, to jest coś, co mega potężną kartę, którą Mag dostał. Tak samo Reverberations, to jest też absolutnie super potężna karta. Tylko problem w Magu jest właśnie taki, że on ma kilka takich super potężnych kart, przez co pewnie trudno jest mu coś dodać, żeby nie stał się taki super OP, ale bez tego dodatku, no wiecie, na samym Star Power i na samym Reverberation no nie za bardzo jesteśmy w stanie coś zrobić. Dobra. To jest już chyba koniec męczenia się. Moglibyśmy szukać jeszcze jakiejś tutaj nagi, ale, ale nie wrócimy do tej gry. W sensie to nie, nie w ten sposób wygrywa się tym deckiem. Spróbujemy się oczywiście jeszcze raz z tym Naga Mage'em. Może tym razem nie dostaniemy Paladyna, może właśnie dostaniemy coś w stylu Warriora i Druida, bo w jakimś sensie ten deck targetuje te dwie talie. W sensie Paladyn, mimo tego, że jest najpopularniejszy teraz, ja nie wymyśliłem, jak go skontrować magiem, ale tego właśnie Warriora i Druida, no, najlepszym sposobem, wow, trzy Paladyno z rzędu, najlepszym sposobem właśnie na kontrę tego Druida i Warriora, czy, no, oprócz Tyrian Druida, bo to jest trochę inna taktyka, ale na najlepszym sposobem na kontrę tych dwóch królujących tutaj klas, to jest właśnie tempo i stąd ten pomysł właśnie z Naga Mage'em. Próbowałem jeszcze elementale, ale elementale są po prostu za wolne, tak mam wrażenie, po prostu są za wolne, ten Naga Mage ma trochę większe szanse. Próbowałem mechów, ale Mech Mag to jest, ja pamiętam jak, pamiętam i absolutnie jeśli ktoś z was także pamięta, jak ja absolutnie zachwalałem postać 2 many 2-3, nasz powiedzmy Snow Chugger numer 2, czyli Mech Maga, którego on dostał. Gdy ta karta została wydawana, to ja proroczyłem, że absolutnie Mech Mag będzie niszczył, masakrował i w ogóle robił co chciał na rankingu i się bardzo pomyliłem. No właśnie, Chaos Creation, to jest ulubiona moja karta. Chyba to weźmiemy, bo gramy jednak na Paladyna, co nie? Gramy jednak na Paladyna. To trochę późno będzie, więc weźmiemy sobie to, patniemy w twarz i tyle. Miałem nadzieję, że on coś zagra. W sensie, to jest dla nas i dobra, i to był taki trochę win-win situation. Albo on by zagrał tego Miracle Salesmana i wtedy ja zagrywam ten, przepraszam, za zero many, ten olejek i wtedy mogę Spell Coiler aktywować, albo no nie zagrywa nic i w sumie to też jest nawet spoko, no bo jak nie zagrywa nic, to jest świetnie. No to bardzo fajnie odpowiada na tę sytuację na stole, tak mi się wydaje. Plus 3 jest super, tym bardziej, że możemy jeszcze drugiego dodać do tego. No chyba tak. Czekajcie, czy jest sens, czy ja zagram to na tym, czy na tym? Nie, to nie ma. Znaczy jest różnica i to mogłem zrobić błąd, więc nie zróbmy tego błędu i zróbmy tak. I to bardzo fajnie tutaj wygląda. Ten early game jest super, może z tym Paladynem uda nam się coś tutaj ugrać, ale serio będę bardzo próbował jeszcze wam pokazać mecz, jeśli trafimy na jakiegoś druida Warriora. Naprawdę nie jest ciężko na nich trafić, uwierzcie mi, ja ostatnio grałem non-stop praktycznie z tymi Warriorami, szczególnie po wyjściu Brana, bo tam się dzieją absolutnie rzeczy co niesamowite. I tak jak mu wspominałem, ten deck ma właśnie targetować to, co nam te postacie mogą robić. Jejku, jak ja nie lubię tej karty. Paladyn ma serio, w sensie to ile dobrego early game'u dostał Paladyn i to nawet nie takiego, wiecie, który musimy grać agresywnie, to jest po prostu dobry taki, no, utrzymujący się długo early game. Zobaczmy, co dostaniemy z tej pani najpierw. Wow, okej, okay. Tak, zapraszam. Absolutnie zapraszam to serdecznie. I te gule, które i tak giną, więc on i tak je straduje, więc ja mogę jedynie bronić tego 2-2 mojego. Tak, bo to jest na początku, at the end of your turn, tak. To nie jest na końcu mojej tury, to tak. Ja bym to stradeował tylko po to, żeby bronić to 2-2, żeby mieć lepsze trady w przyszłej turze. Przyszłą turę mamy całkiem fajną, bo możemy sobie zagrać właśnie tego Skull Teachera, który swoją drogą jest bardzo, bardzo nadal. Kartą z jedną z moich ulubionych absolutnie w obecnej mecie, jeśli chodzi o jak ciekawa jest to mechanika. To jest nawet ciekawsza mechanika od niektórych kart legendarnych. I jest bardzo, bardzo fajna, też jest bardzo mocno... Co to robi? Aha, to po prostu dostało takie efekty, fantastycznie. Ja bym zagrał to, bo to nam daje troszeczkę więcej, powiedzmy, uniwersalności. Objection jest dobrą kartą, za jeden many tym bardziej.
Więc fajnie. Jedyna oczywiście wada tak granego Objection jest to, że przeciwnik wie, że to jest Objection i oczywiście może mieć jakiegoś tanią postać za jeden, którą może to aktywować, ale moja logika jest taka, że jak do piątej tury nie zagrał tych tanich postaci, no to pamiętajmy o tym, że w ogóle przeskipował turę pierwszą, więc o ile nie stopdeckował jakiegoś taniego stronnika za jeden, nie, błagam, widziałem jak ruszył tą kartą, nie dawaj mi taniego stronnika za jeden. Jedyna wada grania w ten sposób, to kończąc to zdanie Objection, jest oczywiście taka, że no... Przeciwnik wie, co to jest za sekret, bo jest to napisane na karcie, tylko nie pamiętam, jak to z drugiej perspektywy wygląda, czy trzeba najechać na kartę, czy po prostu mu się wyświetla, że to jest objection, bo wie to, ma komplet informacji do tego, żeby wiedzieć, jaki to jest sekret. To jest ciekawe, bo to by oznaczało, że to będzie jakiś value trade, albo no mój przeciwnik naprawdę nie ma czego zagrać. W sensie tutaj, jeśli wygramy ten mecz, to jest raczej nie moje świetne pilotowanie tego deku, tylko bardziej po prostu, wow, value trading? Co? What? A, nie, w 5-3, nie, to po co to, co? Tak, raczej w 4-4. Tak. Tak jak mówię, jeśli wygramy ten mecz, to raczej jest to, że po prostu świetnie nam podeszły karty. Jeszcze ten wybór z tego Spell Coilera. Będziemy coś tu próbowali. Okej, to się będzie zamrożone. A jeszcze on ekskawitował w ogóle, to jest też świetne. I tu będzie chyba Ping Mantle? Tak mi się wydaje. Możemy próbować mrozić, aby spróbować po prostu wykończyć tego przeciwnika tak right now. Kusi mnie to mrożenie trochę, no bo to jest jednak 10 obrażeń, które leci w twarz mojego przeciwnika. Zostaje na 9, a mamy dosyć mocną... Tak, myślę, że tutaj powinniśmy po prostu lecieć w ile jestem w stanie wcisnąć w twoją buzię. Tyle spróbuję absolutnie wcisnąć. To wszystko leci tak. No tak, no nie za bardzo możemy coś innego tutaj zagrać, trzymanie... No chciałbym jeszcze wcisnąć tu oczywiście pinga w tej samej turze, ale lepszy jest ten Vicious Slicer Spear niż ten ping. Jest tu oczywiście karta, która mnie absolutnie wykańcza, w sensie, która kończy praktycznie ten mecz. No prawie kończy ten mecz, czyli to jest oczywiście to AOE, które dostał Paladin, tylko jest prawie, nie pamiętam teraz, ona była chyba oryginalnie za 6 many, teraz jest wydaje mi się, że za 7. Okej, to nie ma zupełnie znaczenia, to może jest po prostu chyba tylko taka desperacka próba szukania jakiegoś ratującego, chociaż nie wiem, czy jest jakiś w ogóle skarb, który tutaj mógłby uratować przeciwnika, bo jest to 2 many 1-2, które zadaje wszystkim 2 obrażenia, ale to są tylko 2 obrażenia, to zabija mi tylko 2 postaci. Mógłby to być ten taunt, ale taunt też nie blokuje wystarczająco. O, to jest właśnie to, o tym mówię. No i udało nam się jakoś z tym Paladynem. Z Paladynem jesteśmy 2-1, ale to, wiecie, za mała próbka reprezentatywnie mówić, że mamy dobry winner z Paladynem. Nie, bynajmniej nie uważam, że mamy dobry winner z Paladynem. Powinniśmy mieć o wiele lepsze z Druidem i Warriorem, o którego ja absolutnie będę tutaj zabiegał, więc jak dostaniemy czwartego Paladyna, to mi się już normalnie chyba coś zrobi niedobrze. Spróbujemy znaleźć absolutnie tego czerwonego albo zielonego kolegę, czy może czerwonego i brązowego, bo nie wiem, czy druid jest bardziej zielony, czy brązowy. Chyba obramówkę kart ma na pewno brązową, ale tak z zielonym się bardziej kojarzy. O! Proszę bardzo, to dostaliśmy. To powinien być na stole bardzo dobry matchup, jeśli dostaniemy fajny early game, to powinniśmy się po tym Warlocku dosyć przejechać, bo Warlock obecnie ma... No co ma, no można grać tego takiego, nie wiem, kontrolnego z jakimś Sargerasem, nie wiem, Symfonią i tak dalej, ale też widziałem bardzo często, teraz się znajduje na rankingu tego opartego na, ojej, tych baryłkach śluzu czy czegoś. Tu jest dylemat. Wydaje mi się, że Vicious jest lepszy. No Vicious jest lepszy, tak, bo możemy go potencjalnie nie wiem, czy jest meczap, w którym Salesman jest lepszy od tego, aczkolwiek ta karta jest nadal świetna, ta karta jest w ogóle, wow, ja jakby to, że tę kartę ja stwierdziłem, że tylko nadaje się do jakiegoś, nie wiem, Sif Mage'a na samym początku i w ogóle nie próbowałem jej grać w czymkolwiek innym, to był mój duży błąd, to jest naprawdę bardzo dobra karta, tak samo jak Gold Panner, to są po prostu bardzo fajne, dobre karty. Co my tu chcemy zrobić, bo mamy bardzo dużo opcji. Strasznie dużo opcji wręcz, wow, ojej, Dobra, co on może zagrać w przyszłej turze? Trzecia tura. Lokalizacja, a potem to 4 many 7-7, tylko nie wiem, czy to jest ten deck. To jest deck Scavate, tak, więc on może mieć jakiś skarb za 1 i do tego jakaś postać za 2, na przykład ta 2 dobierająca, 2-1. To potrzebowalibyśmy, na pewno nie gramy tego, bo to się fatalnie straduje i tego. Bardzo dobrze wygląda ten 3-4 kolega, ale zagranie tego pozwala mi odkryć spell i strasznie zbustować to bydle. Ale wtedy trochę wchodzimy w defile, bo wtedy nie będę tradeował, więc będę miał postać 2-2. Zagrajmy, tak? I ja bym stradeował właśnie grając wokół defile, jeśli to jest ten deck, ale skoro to jest excavate, to zakładam, że nie jest to
że to nie ma tych barełek, tego śluzu, który wiecie, tam będzie tych trzymany. Jeśli ta karta zostaje zagrana, odrzucona lub zniszczona, to zadaj 3 obrażenia lub ze spell powerem więcej, zadaj 3 obrażenia postaci, która ma najmniej życia. Wow! Full Sazerite w tego kolegę? To jest nieźle. Jest dużo dobrych dropów za 2, a teraz jest bardzo dużo, dużo dobrych dropów za 2 i neutralnych, i także mój przeciwnik chociażby w swojej klasie ma zadaj tam 3. Dobrze to zagraliśmy w sumie, to tak dobrze zagraliśmy. Jestem zadowolony z tego. No i tutaj mamy kilka opcji. Wydaje mi się, że ta, która sprawia, że zagram możliwie dużo na... Fajnie by było pompować... na pewno to musimy zagrać, no bo to jest darmowy spell. Ja bym zagrał także to, bo to mi obniża koszt speli. I wtedy musimy strajdować, no bo znowu gramy wokół tego Defile'a, skoro graliśmy wokół niego w poprzedniej turze, no to teraz też powinniśmy grać, bo inaczej ten Defile mógłby mi prawie sklirować stół. Więc ten trade tu robimy. No trochę mnie boli to, że jest trzecia tura i nie zadaliśmy żadnych obrażeń w twarz przeciwnika, a on... on wykorzystał ten skarb i jest już na najbliższy tier, to będzie tier numer 3. Coraz bardziej zaczyna mnie ekscytować ten matchup, szczerze mówiąc, z tego początkowego smutnego tonu i takiego bardzo narzekającego, ja się przeradzam w szalenie zainteresowany tym, co tutaj może mi przeciwnik zaproponować, co my możemy zrobić w tej turze. Możemy zagrać ten solve, możemy zagrać to w ogóle i to jest chyba najlepsze, co nie? Po prostu pak, pak, to i tyle. Moglibyśmy zrobić ping i nie, to jest paskudne, nie, to też jest fatalne, nie, to jest po prostu, przepraszam, to jest po prostu trade, gramy sobie ten olej, tylko pytanie, czy ja jestem w stanie zrobić, czy ja nie chciałbym maszarki po prostu sobie aktywować już w przyszłej turze. No, bo mógłbym, jakbym wszystko rzucił, ale to jest zupełnie bez sensu, nie, to myślę, że ten po prostu olejek i mantelek i face. Nie, strasznie to by było na siłę, a musiałbym zamrozić, mogłem zamrozić tamtą postać 4-5, ale nie, to, ale nie, ale tak bym musiał tego snej, nie, to bez sensu. Teraz niestety jest problem taki, że on ma już tier 3, jest bardzo blisko tego swojego węża. Może to jest po prostu oparte na wężu. Jeśli to jest oparte na wężu, to dla nas spoko, bo to jest dosyć wolny deck. Oj, to jest chyba jedna z gorszych rzeczy, które mogliśmy tutaj zobaczyć, ale to jest bardzo dobry top deck. No okej. Z tej jednej rzadkiej sytuacji to nie jest to, co chciałem chyba zobaczyć. Najgorsze jest to, że jeśli bym chciał sobie teraz mrozić, to muszę sobie mrozić własną postać. To jest zupełnie bez sensu. Więc chyba ten Deputy. Wow. Ale w przyszłej turze strasznie chciałbym zagrać Aszarę. No i będę miał okazję, bo będę miał manę na to, więc... okej. Czy ja to atakuję, to 3-7? W tym ja będę miał moją postać na 2. On będzie mógł... Chyba nie atakuję tego. Chyba nie atakuję tego, mając nadzieję, że przy turze będę może mógł coś zamrozić. Wtedy Aszarka. Nie wygląda to dobrze. To jest jeden z tych meczów, w których możemy rozważać, co prawda, za szarą tę broń. 1 manę 0,5, bo chcemy naszego przeciwnika, jakby nie patrzeć, wykończyć. O nie, już będzie wąż. Niedobrze, wąż nadchodzi. Może możemy tutaj coś zamrozić i stolować, ale zobaczymy przede wszystkim tak, jak on striduje. Okej. No to jest chyba mrożonko i Aszara, co nie? Zamrozimy tak, że po prostu oczywiście węża nie... przebijemy się przez to, prawda? To przebijemy się, czy nie przebijemy się? Dobra, przyszła tura jest tak, 7 many, 3 spędzam na tym, co Aszara mi wyciągnie, 4 w zasadzie, bo muszę przyzwać tego kolosala, czyli potem poza tym mam jeszcze 3 many. I nie za bardzo mam chyba coś innego do zagrania wtedy. Mam to ewentualnie, albo to z jakimś czymś, no coś będę musiał stodykować, bo trzymany nie zalokuje ładnie, więc... I tak tego nie można spingować, tak przez to się trzeba będzie przebić, więc ja bym zrobił tak, też będziemy mniej obrażeń dzięki temu na twarz. Nie najfajniejsze i nie najbardziej moje ulubione trady, ale dzięki temu przynajmniej jesteśmy w stanie zaktywować naszą królową i zobaczymy, co ta królowa nam zaoferuje. O, patrzcie, widziałem to już kiedyś. Bierzemy myślę, że kolosala to jest najmocniejsze, co możemy zrobić. Fajnie, że zamroziliśmy to, bo dzięki temu przeciwnik nie będzie w stanie wyciągnąć węża jeszcze w tej turze. To jest też bardzo fajne. Mamy jakąś tam postać 5-5 na stole, więc coś, albo 5-2, w co to 4-5 się striduje, albo się nie striduje. Okej.
okej. Okay. Jakby już nic nie zrobiłem przeciwnik, który byłby przeszczęśliwy i dostaliśmy kopię. Okej, okay, to nie jest najgorsza kopia. Sprawdźmy, jaki kolosalek czeka na nas. Całkiem dobry kolosalek w sumie, co nie? No i tutaj będzie, myślę, że ten kolosal będzie trade. Będzie Arcane Bold Face. Ja wiem, mnie też to boli, absolutnie mnie to boli. Ale chcemy zaktywować to Infinitize Magnitude i zobaczyć, co tam ciekawego nam zaserwuje. Jest sporo fajnych spelli maga. Sanuel versus Dobieranko. Sanuel wygląda spoko, tylko spędziłem na tym całą turę. Ja chyba chcę Dobieranko, bo ja lubię mój deck. Czy Sanuel też będzie ten trochę tańsze? Weźmy Dobieranko, bo jestem w stanie wygenerować podobną liczbę pewnie użytkowych kart, jeśli weźmiemy sobie Deputy i tego ten Arcane Intellect. Bierzmy pod uwagę, że ten poprzedni Deputy nam już coś skopiował, zostało nam nie za dużo speli w deku. Ja też z większości mam dosyć spele tanie, no ale tutaj raczej lecimy na tej nadziei, że mój przeciwnik nie ma jakiejś dobrej odpowiedzi na to 80 i że to 80 chociaż raz się spotka z jego twarzą, bo jak się nie spotka, to będziemy mieli problem. Uła. To nie jest w sumie aż taki duży problem. Jesteśmy w stanie to pingnąć, jesteśmy w stanie się przebić przez ten ogon. Jeśli on jest w stanie tego pingnąć, albo jakimś defile, no defile tutaj skliruje stół, co nie? Ale ale i mój, i jego w zasadzie, więc dla mnie to ok. Jakby nie mógł zabić tego 80 czymś, to by było dobrze. I chyba nie może. Ale walniemy obrażenia. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na to. Ale tu będzie, ujej, aż miło popatrzeć. Ale najpierw oczywiście zacznijmy od Arcane Intellectu i zobaczmy, co tam na nas czeka. Chyba nie gramy tego. Nie gramy. Zobaczymy, co tutaj dobierzemy. Okej, okay, to jest dobre. To też jest dobre. Zagramy sobie Nagę, aby aktywować więcej dobieranka. A muszę pamiętać, że tego, żeby mi zostało... Aha, bo mi nie zostanie już na pingowanie. To możemy zagrać w przyszłej turze. Teraz możemy zagrać Arcane Bolta na jednej z tych postaci, pingnąć to, przetradować, walnąć za tyle obrażeń, ile tylko możemy, co nie? I wtedy mamy jeszcze miejsce na Infinitize Magnitude. Nie wiem, czy to jest dobry sposób grania jeszcze, prawda, tego matchupu. W sensie, czy ja nie za wolno trochę gram, ale... nie, czekajcie, to już wszystko jest... Tak, to pinguje, tak? Tu trade... Tu trade, tu face, tylko najpierw to, nie wiem, czy to ma znaczenie, chyba nie ma. Sunset Voi, bierzemy najdroższe spele. To jest swoją drogą też inny jeszcze archetyp maga, o którym nie wspominaliśmy, czyli mag właśnie z wielkimi spelami i na przykład z Mełkiem Gromiło, tym DJ-em Mana Stormem, co nie? Mówię co nie, mając nadzieję, że ktoś kojarzy tę kartę, ale jest duża szansa, że nikt z was nie kojarzy. To jest 10 many, 8-8 stronnik maga legendarny, który sprawia, że... wszystkie spele w naszej ręce kosztują 0 i po rzuceniu jednego zwiększy ich koszt o 1, z tego co pamiętam. Co pozwala nam naprawdę zrobić dużo rzeczy w jednej turze? O, patrzcie, mój win condition poleciał. No to szkoda. Co my tu robimy? No chyba to, mając nadzieję, że coś zrobimy. Co nie? To jest nadzieja, tak jak mówię. Chociaż może by te impy sklirowało? Albo nie? Wow, okej. Okay. Nie, no dobra, 13 życia ma, spróbujmy się do tego przebić, ale to jest koszmar absolutny, to jest 10, come on, tu są deathwingi za 10, są, oj, są dobre rzeczy naprawdę za 10, jest Kolgarn, nie, Kolgarn jest za 8 chyba w ogóle, tak, to jest za 8, okej. Okay. Ponieważ tu jest wąż i ponieważ tu jest wąż bąsnięty, to chyba tu jesteśmy blisko poddania, ale spróbujmy jeszcze może? Póki mamy to Infinitize Magnitude w ręce, no to powinniśmy grać. Plus mamy też w zasadzie ten spell coiler, więc no, może tutaj coś będzie, ale dostanie tego 5-2 to strasznie boli. Oj, potwornie boli. Zacznijmy od tego, bo może tutaj znajdziemy jakiś fajny spell. Nie wiem jaki do końca, ale... Blizzard. Żeby spróbować przeżyć, ale to też tak średnio trochę. No chyba, no ale no. A jak ja wygram ten mecz? Bo to jest ten problem, że ja nie wiem, czy ja w ogóle wygram ten mecz. No ale spróbujmy Blizzard i spróbujmy, skoro Blizzard, no to także to. Może na przyszłą teraz znajdziemy coś niesamowitego. Fenomenal, no nie do końca. Firelands Portal wygląda dobrze. Ja chyba powinienem tradeować tego impa, ale z drugiej strony nie powinienem tradeować, bo ten imp, bo to i tak zginie od tego, od broni, ale przynajmniej może mój przeciwnik wtedy weźmie te 5 obrażeń na twarz, co nie? To ja próbuję znaleźć tutaj jakiegoś takiego bardzo dziwnego litala, ale biorąc pod uwagę, że tam jest jeszcze kolejny wąż, okej,
no to skończyliśmy ten mecz. Ja mam naprawdę niedobre podejście chyba obecnie, znaczy niedobre podejście. Ja naprawdę próbuję z tym magiem cokolwiek zrobić obecnie. Jest to ciężkie. Twórcy gry nam bardzo mocno, delikatnie mówiąc, hintują, że inne klasy niż mag, inne klasy niż Demon Hunter czy Hunter są teraz zdecydowanie na topie. Mój problem, jaki tylko mam z tym, jest taki, że po prostu na topie także jest, na topie jest obecnie co? Paladin, chyba pierwszy jest, Warrior i Druid są wysoko. I jest Death Knight, ale Death Knight wydaje mi się, że jest tylko dlatego na górze, ponieważ Death Knight ten plagowy świetnie kontruje, no taki, wiecie, bez duplikatów, czyli całego Warriora w zasadzie świetnie kopiuje. Plus jest dosyć agresywny i na przykład też kontruje trochę Druida, ponieważ Druid no, dobiera dużo kart, więc dobierzesz sobie dużo plagi i tak dalej. Problem mu jest tylko taki, że te trzy klasy bez Death Knighta, które wymieniłem, one praktycznie cały czas są na topie, co nie? I przed minisetem, i po minisecie były bardzo dobre i miały bardzo dobre, wręcz czasami problematyczne, tak ogólnie dla mety już problematyczne archetypy. Co mogę powiedzieć, to to, że... Mogę wam powiedzieć na koniec, czekajcie... O, nie, to... To, że... Druid, tak? Teraz bardzo mocną kartą... jeśli jest jedna karta, która sprawia, że Druid jest bardzo mocny, to chyba to jest... No właśnie nie wiem, wydaje mi się, że to jest albo to, bo to pozwala po prostu kopiować tę Eonarę, wiecie, 10 razy, no albo sama Eonara, bo to jest mocne bardzo w Druidzie. No są te trianty, ale te trianty są mocne, no bo wiecie, ale na te trianty można kontrować, można jakby się, można tekować przeciwko tym triantom, ale ten Druid, który, a jest jeszcze ta druga karta, która też mega potężna dostali z minisetu i w sumie Priest i Druid, ale tylko Druid tego używa, czyli ten Pendant. Który może nam wyciągnąć, możemy sobie odkryć, ponieważ to jest odkryj, a nie dobierz. Gdyby to było dobierz, to nie było aż takie potężne, ale ponieważ to jest odkryj, to możemy sobie założyć 20 pancerza zatrzymane, co jest dosyć mocnym zagraniem, delikatnie mówiąc. Więc mój taki pomysł na najbliższy czas jest taki, że ta liczba się może, myślę, że bardzo szybko zmienić. Albo ta liczba się zmieni, albo ta liczba się zmieni. Może też w Paladynie, przepraszam, tu mamy Paladyna, może w Paladynie też któraś z liczb się zmieni. Nie wiem, czy to na przykład, czekajcie, bo teraz to, co Excavate Paladyna tak aktywuje, to jest, nie, to te za 4 many. Może ta liczba się zmienić jak najbardziej? Ta liczba się może zmienić? Lub ewentualnie ta czwórka, czyli to. To też się może zmienić, ta liczba? No nie będzie, dużo się nie zmieni, ale trochę się zmieni. No i jeszcze przechodzimy oczywiście do Warriora. No w Warriorze, szczerze mówiąc, no trochę trudno wskazać jedną kartę, której liczba mogłaby się zmienić, tak nadal mówiąc obrazowo, poza branem. W sensie, żeby bran był zbalansowany, to można albo zbalansować brana, albo zbalansować wszystkie inne okrzyki bojowe. No nie można tego zrobić, więc wydaje mi się, że ta liczba też się może zmienić niedługo. Jeśli wiecie, co mam na myśli z tymi zmianami liczb. No póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!